że chór Chopin z Bojakowa koło Budowa. Słuchajcie, bo nie wiem, czy wy wiecie, wiecie, kaj jest Bojaków? A wiecie, kaj jest Budów? Wieś, najpiękniejsza wioska. No, wieś cudów, no. Ale tam, wiesz, są fajne fele sobie, tych, nóżki krótkie, ale dupka w net. Jak to go dają, nie? Słuchajcie, ja wam coś powiem. Jak ja tu w tamtym roku zgoła, to jeszcze należała do tej grupy ludzi, że ja spała i wstawała wcześniej, skoro świt na obiad. No bo ja przez 20 lat razem chcę to opowiedzieć ku przestrodze. Jak to nie wolno się z niczego śmiać. Ja przez 20 lat wracała z imprez. Tak jak te bajery śląskie, nie? O 3, o 4, o 5 nad ranem. I obserwowałam tych wszystkich ludzi, co czekają na tych przystankach autobusowych, tramwajowych, jak idą rano do pracy, nie? Bo ja nie, ja tam o 5 wracałam. I ja zawsze recytowała wierszyk. Ale nie tak, żeby oni słyszeli, no bo cichu w aucie, tak trochę złośliwi. Mogę to powiedzieć? Dobra, nie filmujcie. Poezja, skupcie się teraz. Kominy Śląska, nad ziemią rozprościera się mgła. Idzie robotnik o 5 rano do pracy. Kurwa, jak dobrze, że to nie ja. Ale wiecie, jak to badają? Funduszek niewygliwy, ale sprawiedliwy. I zaraz po tym, jak się tak powiedziała, dostała propozycja. I teraz, ale mi też do ciebie brawo, ja z tobą teraz o 4:25 dajcie mi, poklaskajcie mi trochę. I teraz się z nimi tak śmieją. To sucho rano radia piekary. Od 6 rano. Brawo! Dzisiaj, że miała wolny, jutro też bym miała, bo nie będę w stanie po tej imprezie. Ale słuchajcie, od 6 mnie podbuczek opuścił. Ale to było wszystko z kuli tego, że się tak śmiała. Także nie śmiejcie się z nikogo, bo to tak po tym jest. Także jeśli od czwartku możecie mnie zajsuwać rano na 88,7, to was pozdrowia. To, no ręka do góry, kto będzie słuchał w czwartek o 6. Ty nie, ty wstaniesz o 9, nie? Ty mnie tam wstaniesz poszekać tym razem, nie? Napiszesz mi SMS-a, ciao, wstałam, 9:06. No dobra, słuchajcie, teraz tak patrzę, ponieważ ta kobitka, jak ja ci molestowała tego chłopa, to żeby żyjesz, nie rozłodzisz się z nim. Aha. To sobie chodź teraz ty tutaj do mnie. Ciebie nie będę molestować, bo mnie... No, nie bój się. Weź się drugą koleżanka jakoś, co przyjdziesz, ja. I z tej strony też wezna dwie frenki. Kaj się ta odezwa. Tyś tu powiedziała, że mnie słuchacie, nie? Tak. To chodź ty i weź się też jedna koleżanka. O, chodźcie tu. Nie, nie, na stojąco teraz będziecie robić. To trzeba w różnych pozycjach. No chodź, 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 kobitko. Blondynka, chodź tu. A blondynki są fajne, wiecie co? Po upojnej nocy blondynka, nie? Poleciała do apteki. Po upojnej nocy z mężczyzną, muszę podkreślić, nie? I ta blondynka poleciała do apteki. No, pani magister, test ciążowy, proszę. A magister spokojnie mówi, jaki? A blondynka, negatywny! Jakby mu przyszło nagle brać udział w karnawale, a nie mocie kreacji. I on teraz mam tutaj do was. Jedna jest zabijająco, druga jest zabijano. Macie równo ilość tych, weźcie się na pół, na wódę. To trzeba delikatnie. Bo jak myślicie, po dwie czy rolki mu styknie? Ja bym się chciał. Czekajcie, czekaj, wszystko wam powiem. Maestro, on coś będzie krok w tym czasie, żeby nam się nie nudziło. A wy robicie z czekaj, jeszcze nie będzie jak stać. To się Napoleona Kotelowiec kiedyś. Aha. Ty wiesz co, ty dzisiaj będziesz miała zamienokwianie? W łóżku jakieś te rąki, nie? Może się trochę potańcował tak lekko, nie? To ją ci no dobrze dziocha zrobiła. Jeszcze będziesz polić. A ty też
co masz od piąty. To zrób to szybko! Dobra, słuchajcie, my powiemy start. Będę wyliczyć od 5 do 1, nie? Jak powiemy start, to jedna jest zabijana. Ty się stawiasz zabijana, ja? To ty ją zabijasz. A tu jest kto zabijany? Ty się zabijasz. A ty pracujesz. No ty... Młodzie, ileś tam rody. Uwaga, liczymy. 5, 4, 3, 2, 1. Poszły! Zobaczymy, co za stroje. Ale delikatnie, bo to się wydzierwało. Czasem kiedyś krok.
Wszystkie
Thank you.
sensie, a od jutra się działo odwiedzony, nie? Która zadaje postanowienie, że nie jest słodyczy w Polsce? Która wytrzymie? Chodź na trzy ręce. Gdzie zauważyłeś, że by się zawsze odwiedzywał od poniedziałku, nie? Ale w środę, w czwartek to już nie wychodzi. Joza, chwila. Joza, aj moment, bo się cały tak kleić. Proszę. Co, wcieknął ci tam ktoś do tych cycków coś? Bo się może za mało wyeksponowany. Teraz będą tych nowych czasach, gdzie to trzeba się lansować. Trzeba po pierwsze po angielsku godać co trzecie słowo. Trzeba mieć te usta jak te glono jady. I wodą wszędzie. W środku i za zakup dysz. Gdzie wiecie, że to wszystko kosztuje. Jakiego to trzeba mieć jelenia, żeby na to robił. Znaczy się miłego męża ukochanego. I obecnie już mam taki problem, nie? Bo ją po prostu szukam tak, wiecie, jak to go dają, jak spaść to z wielkiego konia. Bo to jest najstarszy członek. Będziesz zaczynał od członka najstarszego. Bo ta kapela założył. Aha. Ale już nie pamiętam. Nie pamiętam po co? Nazywa się Arkadiusz Pogada. Ale nazwisko chcę, żeby było... Anonimowe. Anonimowe, to pozostać, ja. Czyli Arek Basista. Arkadiusz Szala, na basie i kontrabasie. Oklaski. Przyjmuję po godzinie 22. Co wieczór. Teraz mamy tutaj dalej... Najmłodszego, ale starza. Aha. Roland Panów, klarnet, saksofon. Ale saksofon ostatnio stracił Kaśla Turny. Muszę sobie kupić nowy. Ty, a ty wiesz, klarnecista, jaka jest różnica między klarnetem a trampoliną? No na trampolinie przynajmniej możesz się wybić, wiesz? Wiesz, brawo, brawo, bo wiecie, te klarnieciste zawsze z boku, żadnych nie wie, co to za jest grupy. No a jeszcze tam ten schowany tam taki. To nasz chłopak do wzięcia. Możesz 4000 emerytury. Lekko. O! Ale się nie przyznał. Działkę cycki sztram. Może się mu życie ci się odmieni. I bo bardzo muzyczne nazwisko, to jest Józik Pintur. Pintur! I słuchajcie, i mu to robi miarowo! Bo on musi rytmicznie w bębnym uderzać, mimo wszystko robi miarowo. Dobrze, i mamy jeszcze ciebie. Ja się już przedstawiał. A ty się przedstawiał. A ja. Ja się nazywam. A to jest ten anonimowy. Ja jestem anonimowy, tak. Nie, nie anonimowy właśnie. Nie, Jarek, słuchajcie, tych łotych świerkotów. Ja, Jadek ze Świerkotów, a z Ingą przechodził do szkoły muzycznej. No, że ona ją skończyła, a ja nie. To słychać i widać, wiesz, nie sami właściwą. Powierzyli do tego, wiesz do czego? No, widzi swe stołowy narodowe, no. Słuchajcie, a tak a propos, też muszę ci podokuczać, wiesz? Taki los. Wraca o 5 rano, taki gitarzysta, wiecie, rano tak siedzi przy stole w kuchni, tak brzdęko na tej gitarze, pije te 7 piwo, tak wspomina, to trasa koncertowa, te dziewczyny, biustonosze rozrzucone i tak jeszcze marzy. I te, o tej 5 rano przyszedł bajter i go do... Tato, a jak dorośniesz, to kim chcesz zostać? I on znowu taki podobny, wiesz, przychodzi facet też właśnie tak nad ranem, a żona go do okej, ty do domu wracasz. Jak ja wracasz, że przyjął mu gitara. To mi się zgadzało. A wiecie, chcecie poznać, że taka wokalistka, jak ją jedzie na rowerze? Bo ma ta lampka na siebie skierowana. Artystki są dopiero, jak to wydałem, albo nie w tym tajmie, nie chodzę. Dobra, słuchajcie, może zaś coś z ludźmi zaśpiewamy. Może byłby takie coś znanego. Co tam, pan aha, bo pianista jest najważniejszy. Maestro. O, gdyby miał gitarę może. Słuchajcie, znowu gdyby miał gitarę. No jakby już o tej gitarze zaczęli, to sobie wszyscy zaśpiewamy. Oh,
nie śpiewać. Dobrze, kochanie, ale wiecie, że ja jestem taką złośliwą w stosunku do tych chłopów i osać muszę trzech tutaj wykorzystać. Gdzie mówi moda? I także sobie pozwoliła. I da teraz na zadku, bo te są tu po zadku zazdrosne, że ja ich tutaj nie molestuję. Także ty będziesz już pierwszy. Chodź, kochany. Kto tutaj jeszcze? O, ty nam taki udaje figofago. Ręce założone, że niby go nic nie interesuje. Chodź. I idę na ta struna, bo zaraz te będą zazdrosne. Ty jako koszula, piękna. Nowe bryle się wziął z tej górnej półki. Chodź, będziesz trzeci. Chodźcie, chodźcie, nie mam co, nie mam czasu. Tak, że trochę są powolne. Dajcie mi zaś trzy krzesła, bo mogę prosić. Chodźcie, 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 chodźcie. Kajny trzeci. Idzie do widzenia. Tu jest jedno wolne, to możesz zabrać. Weźcie sobie jedno. I tylko jeszcze jedno będzie potrzebne. Obcy, powiedz się, jak u was z gotowaniem? Z pomocą... Przesuńcie troszkę te krzesła na środek, żeby tam wszyscy widzieli, ja? O, super. Sięgnijcie się, obcy, na te krzesła. Ja jest do was bardzo dobro. Można się obryć z tym. Ty masz taki najmniejszy. Obryć się, bo to jest taki malutki. Ty też masz fartuszek. Dobrze. My się zaraz przekonamy, czy wyście są w ogóle kobietom potrzebne. Czy one by się bez was po prostu obeszły? Yeah.
chodzi mi oczywiście na pewno.